oficjalnie i uroczyście otwieram Święto Parku Dworskiego. Za nami kolejna edycja Święta Parku Dworskiego w Iłowej. To była prawdziwa uczta dla miłośników muzyki i kuchni regionalnej. Wszystko zaczęło się w sobotę od jubileuszu, bo Iłowska Orkiestra Dęta obchodziła 75 lat swojego istnienia. Jubilaci zaprezentowali się na scenie w wielkim stylu. Ich piękne melodie wypełniły przestrzeń parku. 75 lat to jest bardzo duży szmat czasu. Orkiestra jest dosyć liczna. Grają zarówno osoby starsze i młodsze. Jest pasja, jest zapał do gry, bardzo przyjemnie się pracuje. W dobie dzisiejszych czasów, gdzie internet, telefony, smartfony przeważają, bardzo trudno zachęcić tą młodzież. Natomiast u nas jest potencjał, staram się ich wywyższać, proponować im granie solo, na stojąco, tak żeby zmotywować do ćwiczeń. No, na dzisiejszym koncercie będzie szansa posłuchać młodych, naszych najmłodszych. Od czerwca prowadzę orkiestrę i bardzo miło mi się tutaj pracuje i takie wrażenie jest, że Iłowa jest takim rozwijającym się miastem. Miejska Orkiestra Dęta w Iłowej pod batutą Artura Rubskiego. Ambasadorowie kulturalni Iłowej. Na scenie pojawili się również goście specjalni, m.in. Przemkowska Orkiestra Dęta oraz Dempsey Brass Quintet. A to było tylko preludium do sobotniego wieczoru, który należał do fanów jednego z największych artystów polskiej sceny muzycznej. Andrzej Piaseczny rozpalił serca publiczności swoimi niezapomnianymi przebojami. Jego fenomenalny występ zgromadził tłumy. My z muzykiem rozmawialiśmy tuż przed koncertem. Takie koncerty letnie oczywiście to jest wyzwanie dla mojej pamięci, bo zdaję sobie z tego sprawę, że trzeba zagrać niemal wszystkie piosenki, które ludzie znają i pamiętają jakoś tam z mojej historii. Na szczęście mam w czym wybierać, także kłopotu z tym nie będzie. No i mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni, mogąc nie tylko przypominać sobie, ale troszeczkę pośpiewać również z tych rzeczy moich, które no, czasem przychodzą do głowy. Często pojawiasz się na ziemi lubuskiej. Lubisz ten region? Nie znam aż tak bardzo mocno. To, że się często pojawiam, to może oznaczać no, pewną sympatię ludzi tutaj do mnie, za co bardzo oczywiście dziękuję, ale kiedy dzisiaj przed chwilą właściwie wjeżdżaliśmy do parku, bocznym wjazdem, nawet troszeczkę po trawnikach, nie wiem czy to legalne czy nielegalne, ale może jest jakieś specjalne pozwolenie, to przyglądałem się drzewom i mówię, no kurczę, taki starodrzew mieć to jest coś genialnego. Otwarte okno wskoczy nad ranem. Tuż obok się położę, nim wstaniesz. Duszy stałość skradnę całą. Ty dostaniesz. Śniadanie.
mieszka. A co z niedzielą? To dzień, w którym Park Iłowej stał się kulinarną stolicą regionu. Kapela Bukowińska to nie tylko muzyka, to również smaki i zapachy tradycyjnej kuchni. Na scenie królowały zespoły górali czadeckich, których występy były prawdziwym hołdem dla kultury tego regionu. Pojana, Jutrzenka, Echo Bukowiny, Stanowianie, Rosa, Podgrodzianki, Jodełki oraz Dawidenka. Każdy z tych zespołów zafundował nam muzyczną podróż po bukowińskich korzeniach. Wieczorne show z klimatami cygańskimi przygotował frontman Bogdan Trojanek oraz jego utalentowani muzycy i tancerki z Terne Roma. Wilka zawsze sięgnie do lasu, ja z lasu wychowany, więc dla mnie las, zieleń, trawa to dla mnie jest Tabor, tak? Tabor zawsze wspaniały. Wspominam miłe te czasy taborowe, więc oczywiście uwielbiam przyrodę. Ja związany jestem od najmłodszych lat, ja to wystałem z krwi, z mlekiem mamy właśnie przestrzeń i zieleń. Piękny park, piękne miejsce, fajna atmosfera, fajna pogoda i jesteśmy. My zagramy to, co nam w duszy gra. My nie piszemy piosenki na pięciolinii, tak ona gdzieś w taborach powstawała ta piosenka. Są oczywiście jakieś współczesne piosenki moje, kompozycji czy tekstu, ale ja myślę, że najpiękniejsze są te taborowe, przepiękne piosenki, które były śpiewane przez naszych przodków, babcię moją i tak dalej, i tak dalej. Od wielu lat mieszkamy, 7 lat mieszkamy w Europie, w Polsce i tak niektórzy o nas mało wiedzą. Mnie zawsze kojarzy się ten cygan, to zawsze coś tam wróżka, coś tam wywróżyła, kurę gdzieś tam, coś tam, a dywany sprzedaje czy to. Jednak nie, my tą muzykę kultujemy przez właśnie, jakby opowiadam przez 2 godziny o kulturze cygańskiej, to by nikt nie chciał mnie słuchać, by sobie poszedł do domu. Ale jak ja śpiewam i troszeczkę sprzedam tej kultury gdzieś tam między piosenkami, piosenkami, to myślę, że to będzie fajne. To jest to, że właśnie jesteśmy sobą, nie? Że żyjemy w Europie, jesteśmy Polakami, ale jesteśmy jednak sobą. Mamy tu swoją piękną tradycję, niepisaną, ona niepisana w księgach i kodeksu cywilnego czy karnego, tylko napiona jest w naszych sercach. Przekazujemy to z matki, z ojca na syna i tak dalej. Więc ta kultura dalej trwa i to prezentujemy. Impreza nam się udała. Zawsze coś można poprawić. Nad tym też będziemy pracowali przy kolejnej edycji. Cieszę się, że pogoda dopisała. Miałem takie nawet wrażenie, że na początku imprezy ludzie nie chcą wyjść z domu, bo jest za gorąco. No ale później w punkcie kulminacyjnym, czyli koncertu Andrzeja Piasecznego, no było około 2000 osób, także bardzo pięknie, bardzo się cieszę, że była taka frekwencja, że mieszkańcy gminy Iłowa, ale nie tylko, przyjęli to zaproszenie do naszego pięknego Parku Dworskiego. Duża frekwencja była w sobotę, podobnie było również w niedzielę. Festiwal Kuchni Bukowińskiej cieszył się również bardzo dużym zainteresowaniem, zrobiliśmy to po raz drugi z rzędu. Myślę, że ta impreza już na stałe będzie gościła przy okazji Święta Parku Dworskiego. Dziękuję bardzo wszystkim organizatorom, szczególnie Bibliotece Kultury, Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który od strony organizacyjnej również wspierał naszą instytucję kultury. Bardzo dziękuję również sponsorowi tytularnemu, czyli Hermes Fulfillment, naszemu nowemu inwestorowi w strefie, ale również firmie Intra, bankowi spółdzielczemu oraz firmie Ferryster. Bardzo się cieszę, że są partnerzy, na których zawsze nasza instytucja kultury może liczyć, którzy zawsze wspierają finansowo inicjatywy, które proponujemy dla naszych mieszkańców.
Święto Parku Dworskiego to największa kulturalna impreza w naszej gminie, natomiast to nie ostatnia impreza, która będzie miała miejsce w tym roku. Już za tydzień będzie Dworski Puchar Gry w Bóle. Już serdecznie zapraszam mieszkańców gminy Iłowa do udziału w tym turnieju. I kolejna bardzo fajna impreza cykliczna, bo po raz piąty organizowana na terenie Parku Dworskiego, to Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich. Bardzo się cieszę, że psy myśliwskie po raz kolejny zawitają do naszego parku, bo to jest ich naturalne miejsce. Serdecznie zapraszam wszystkich wystawców do udziału w wystawie i mieszkańców do kibicowania tym najpiękniejszym psom. To był weekend pełen muzyki, smaków i niesamowitych emocji. Święto Parku Dworskiego w Iłowej na pewno na długo pozostanie w pamięci mieszkańców i wszystkich, którzy mieli okazję w nim uczestniczyć. Dziękujemy za wspólną zabawę i do zobaczenia za rok!